24 i 25 sierpnia odbyły się dożynki gminno-parafialne oraz festyn rodzinny w Sawinie. Święto gminy rozpoczęło się w sobotę turniejem sołectw Jak to miło na ludowo, na który składały się różne konkurencje, na przykład rzucanie butem do celu oraz trafianie strumieniem wody w określone miejsce. Było zabawnie, ale i przez chwilę strasznie, ponieważ buty nie zawsze trafiały w miejsce zamierzone przez rzucającego. Niedzielę rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Sawinie. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion sportowy, gdzie nastąpiło przekazanie i dzielenie chleba dożynkowego przez pana wójta gminy Sawin, Andrzeja Mazura, z mieszkańcami. Na dożynkach gościł poseł Zbigniew Matuszczak oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Panie wójcie, dożynki to hołd oddany rolnikom, oddany im ich ciężkiej pracy na roli. Pan dzisiaj jako gospodarz dożynek w Sawinie miał okazję łamać się chlebem, całować ten chleb. Co w takim momencie się czuje? To wielkie przeżycie. Myślę, że w przypadku moim jest to wielka satysfakcja, że już od 15 lat w ten sposób dziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę, za trud, za dziękczynienie, za plony. Rolnicy na to w pełni zasługują. Samorząd gminy Sawin, tak jak wcześniej powiedziałem, od 15 lat organizuje dożynki gminno-parafialne, gdzie w ten sposób chcemy podziękować rolnikom za ich ciężką pracę. Dzielenie się chlebem jest to taki symbol, ale bardzo taki wymowny, bo chleb w życiu każdego człowieka jest najważniejszy. Bez chleba nie ma życia. Chleb jest tym produktem, który na co dzień jest najważniejszy. Rolnicy od wielu lat pracują w trudnych warunkach, nie zawsze trud ten jest wynagradzany w sposób taki zadowalający, ale rolnicy zawsze pokonują wszelkie trudności. Rolnik umiłował własną ziemię, ziemię ojców, praojców i tutaj doskonale nasi rolnicy, nie tylko z terenu gminy Sawin, ale myślę, że i w Polsce, te tradycje kultywują. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której zaprezentowały się zespoły folklorystyczne oraz Gwiazdy Wieczoru, zespół After Party oraz Rico. Również najmłodsi mieli dla siebie wspaniałą atrakcję. Specjalnie dla nich wystąpił cyrk Focus, przy którym dzieci dobrze się bawiły. Po zabawie z zespołem Rico nastąpiło losowanie osoby, która wygrała skuter ufundowany przez Radę Gminy Sawin. Całość dożynek zwieńczył pokaz sztucznych ogniw. Jak smakuje zwycięstwo i jak się podoba panu skuter z firmy Motokar Filipczuk? Podoba się bardzo.
Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że mogę wygrać skuter. Jestem zaskoczony, naprawdę bardzo mile zaskoczony. Jak oddawałem dzisiaj głos, to nie myślałem, że uda mi się zdobyć ten skuter.